Dzień dobry moi drodzy. Mamy poniedziałek, dzień 22 kwietnia. Tak jak widzicie, zaczynamy kolejny ciężki tydzień walki w transportowym raju. No i cóż, jak słyszeć po moim głosie, jestem mało co wypoczęty. Do rozładunku nam zostało 86 km. Jak widzicie, jedna Scania stoi, druga stoi, trzecia też stoi, a Mateuszek leci. Także mobilki, lecimy z intrem i zaczynamy ten nowy tydzień. Mobilki, godzina 12:27. Jak widzicie, ja już jestem na autostradzie A1, dokładnie na obwodnicy Częstochowy. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że rozładowane. Odzywam się do Was na szybko, ponieważ zaczyna się robić taka troszeczkę stresująca sytuacja. Ponieważ tak jak widzicie, zostało mi 23 minuty ciągiem. A już odpalimy nawigację. Chyba to jest bez nawigacji. Mam 18 km, więc niby zapas jest, no ale to tak skromnie. Ale mam nadzieję, że uda mi się zdążyć, nie przewalić Stacha. No i też miałem być 17:18, tak jak widzicie 17:37 i plus te 22 minuty już, także powinno się udać. Ja Was schowam, musicie poczekać minutkę, ponieważ tutaj jest ten nowy inteligentny francuski fotoradar, no i kamerę może uznać jako telefon, a niepotrzebne mi mandaty. I mobilki, godzina 20, a już jestem załadowany, pędzę, bo jutrzejszy dzień jest bardzo ambitny, w sumie plan na jutrzejszy dzień. I poprawiło się na tej firmie, ponieważ załadunek zajął godzinę, w sumie 10 minut, gdzie przeważnie schodziło samego załadunku 2,5 godziny. I cóż, pędzę, ponieważ jutro z samego rana o godzinie 7 mam umówiony serwis na czepę, no i muszę się wyrobić. A później trzeba jeszcze ten towar rozładować, także jest co robić. Jak widzicie, piękny zachód słońca na dolnośląskiej ziemi. Akurat Mateusz jest najechał na linię. No i cóż, uciekam i odzywam się do Was pewnie już jutro z serwisu. A few moments later. Dzień dobry mobilki. Mamy wtorek, godzinę 5:49. I taka niemiła niespodzianka, ponieważ temperatura wynosi minus 2 stopnie. Cóż, rześki poranek w kwietniu. Jak widzicie, pogoda robi się przepiękna. A cóż, ja pędzę na serwis, bo serwis jest umówiony na 7 rano i powinienem zdążyć, bo mam jeszcze niecałe 80 km do miejsca. Mobilki, pewnie już znajomy dla Was sygnał, światła awaryjne, samochody hamują, a co to oznacza? Oznacza korek, tylko tym razem w sumie jest to korek do granicy, ale nie spowodowany kontrolami niemieckimi, ale wypadkiem śmiertelnym, gdzie zginął kierowca z solówki, niestety, było najechanie, wczoraj też na A8, też było najechanie, niestety też ze skutkiem śmiertelnym. Także ten tydzień jest bardzo smutny. A few moments later.
i mobile, zapadła męska decyzja, że parkuje. Jest godzina 17:11, a parkuje dlatego, że jest objazd, ale objazdem trzeba dołożyć dużo kilometrów. A jeśli mamy 4, to tak jest nie do końca opłacalne. A po drugie, myślę, że będzie ciężko zaparkować już później. A do celu zostało mi, że odpadimy Katarzynę. Według Katarzyny zostało 164 km, więc nie ma jeszcze tragedii. Więc ja sobie tak wyjadę takie 2,5 godzinki wcześniej. Czyli jak mam, firma pracuje od 5, żeby być za 15, 5, no to mamy 4:15. Fajnie, zaliczy mi 11. Tak sobie będę miał jeszcze 1/9 więcej w tym tygodniu. No i cóż, idę zapłacić za parking, ale o ile dobrze pamiętam, on jest darmowy, ale warto się dopytać, żeby nikt nas w nocy nie budził. No i cóż, do jutra. I mobilki rozładowane, godzina 8:56, ja już jestem na 10 na ringu Berlina. Ale niestety nie obyło się bez przygód, ponieważ jak zacząłem się podłączać, próbowałem opuścić powietrze z poduszek, a tu ząg i nie mogłem w ogóle wcisnąć klamki od regulacji poziomu. Po wielkich trudach mi się udało, ale wybijało, nie mogłem jej zablokować na pozycji spuszczonych poduszek. No i na szczęście trytytka przyszła za tu, nie, w sumie 3 trytytki. Jak je złączyłem, ścisnąłem, no to udało mi się rozładować. Ale powiem wam, że masakra, nie darzy się ten wyjazd. No ale cóż, jakoś trzeba działać i będzie do przodu. No to do później. Mobilki, to jak widzicie, właśnie przekroczyliśmy czeską granicę. W tym momencie. I sytuacja jest rozwojowa, ponieważ jest 11:55. Do załadunku w sumie mam niedaleko, ale oni ładują do godziny 13, ale już nieraz spotkałem się z tym, że godzina 12:30 i mówili, że to jest do rana, że trzymajcie kciuki, żeby się udało. No ja coś pędzę, tak jak widzicie albo i nie widzicie na odcięciu, bo akurat jestem pusty, także pod górkę idę jak wściekły, już jestem nawet umyty, także cóż. Dam wam za chwileczkę znać, czy się uda załadować, czy nie. Mobilki, patrzcie się, kogo tutaj mamy. Kto tutaj pędzi? Tomuś, jak pięknie przeszedł. Mobilki, może zaparkujemy sobie razem. Zostało mi 6 minut na 15 godzin czasu pracy, ale fartło mi się, nie ukrywam, po prostu mi się bardzo fartło, ponieważ to Volvo, które wyjeżdża, zwolniło mi rajkę. Tak, widzicie, już nawet na dupach zabite, ale właśnie tu mamy wolną rajeczkę. Także kolego z Volvo, jakbyś to oglądał, bardzo ci dziękuję. No cóż, ja parkuję i zakończam Czamtacho, bo plan na jutro jest bardzo ambitny, ponieważ jedziemy zostawić Lalunię na parkingu. No i przepinam się na plandekę, na nową wieltonkę. No i polecimy sobie na Czechy plandeką tym razem. Także mobilki. Amulet ręczny zaciągnięty. Tradycyjnie kierownica w skanie do góry i robimy OK.
miejsca, miejsce zakończenia Polska. Przerzucamy sobie na łóżko. No i teraz trzeba poczekać 3-4 do 5 minut, żeby się turbo schodziło. Ja idę sobie obejść koła, czy się któryś bardziej nie grzeje. No i cóż, do zobaczenia jutro. I dzień dobry moi drodzy, we czwartek. Tak się witam z wami troszeczkę nietypowo, bo witam się z wami z nieba. Nie no, śmieję się, po prostu jest mgła, ale pięknie to wygląda, dlatego właśnie pomyślałem, że pokażę wam widok, jakbym właśnie jechał w chmurach. No i cóż, dobrze pinki, mam jakąś godzinkę, przepnę się, jadę ładować i może akurat wam nagram, jak się cofa pod rampę. Skoro już jest kamerka, to wykorzystamy to. A few moments later. Mobilki, mobilki. Patrzcie, co tutaj mamy. Jest bardzo ładny Mercedes Actros. I mamy zaproszenie do środka, a więc wchodzimy i wam pokażę, jak to wygląda. I dzień dobry moi drodzy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Godzina 2:36, a więc taki bardzo wczesny piątek, piąteczek, piątunio. Mobilki rozładowane, godzina 7:56, a więc zajęło mi to półtorej godziny. W sumie rozładunek poszedł bardzo szybko, tylko czekałem na ten, czekałem aż mnie wezmą pod rampę, chyba 40 minut czy 50, ale najważniejsze, że rozładowane i kierunek jedyny słuszny, baza i chałupa. Także coś nawet podagrywamy jeszcze z drogi. I pędzimy.
ktoś się zastanawiał, jakie mam powitanie po przyjeździe z trasy, tu jest jedna bestia, a tu właśnie przybiegła druga. Cześć, Soniaczku. I tak się cieszą właśnie pieski na przyjazd Mateuszka.